Czy bez kościoła, kościoła katolickiego, można wyobrazić sobie niepodległość Polski? Trzeba jednak sięgnąć choćby najkrócej do początków, a więc do tego momentu, kiedy Polska jako wspólnota polityczna rodzi się. Patronami tej wspólnoty jest dwóch świętych, dwóch biskupów. Jeden z nich nie był Polakiem, święty Wojciech, który przybył do nas z Pragi, wygnany stamtąd przez niezbyt wierne owieczki i dosyć okrutnego księcia. Podjął misję, którą pomógł mu zorganizować, świadomy jej znaczenia, książę polski Bolesław Chrobry. I to właśnie męczeńska śmierć Wojciecha poniesiona w misji. Polskość i misja, misja niesienia dalej tego, co wiąże się ze wspólnym łacińskim, chrześcijańskim rodowodem Europy, z wolnością wpisaną w chrzest. Ta misja, zaświadczona krwią męczennika, świętego Wojciecha, stała się fundamentem polskiej niepodległości. Tę niepodległość bowiem formalnie pieczętował Zjazd Gnieźnieński w roku 1000, kiedy to cesarz chrześcijańskiej Europy, Otton III, boso pielgrzymował, oczywiście tylko ostatni odcinek tej drogi pokonywał boso, ale z największym szacunkiem do grobu swojego umęczonego przyjaciela, uznawanego za największego świętego ówczesnych czasów, ówczesnej Europy, do Gniezna. I tam w Gnieźnie nie tylko symbolicznie włożył na skroń Bolesława Chrobrego swój diadem, oznaczający uznanie księcia Bolesława Chrobrego jako władcy suwerennego. We wspólnej Europie, gdzie są także suwerenni władcy. Ale najważniejszym dziedzictwem tego męczeństwa i wykorzystania, jeśli można tak powiedzieć, świętego Wojciecha i jego czynu misyjnego przez Polskę, jej niepodległość, było stworzenie na Zjeździe Gnieźnieńskim w pełni ukoronowanej, dosłownie można tak powiedzieć, przez arcybiskupstwo gnieźnieńskie hierarchii kościelnej w Polsce. Albowiem arcybiskup dopiero mógł koronować władcę na króla. Mając swojego arcybiskupa, kolejni władcy Polski będą mogli być wynoszeni do tej najwyższej, oznaczającej właśnie suwerenność państwową godności, do godności królów. Od roku 1000 ta właśnie szansa niepodległości wieńczonej koroną królewską była przez Polskę otrzymana. Drugim biskupem jest święty Stanisław ze Szczepanowa. Z czym go kojarzymy? Można powiedzieć z państwowego punktu widzenia z buntem przeciwko królowi, suwerennemu królowi, który właśnie ukoronowany został nieco wcześniej na króla przez arcybiskupa gnieźnieńskiego. Mam na myśli tutaj oczywiście Bolesława Szczodrego, znanego także jako Bolesław Śmiały. Ale ten bunt nie był buntem od tak warcholskim, prawda, w imię interesów jakiejś grupy oligarchicznej. Ten bunt był buntem w imię społeczeństwa, które było prześladowane przez władcę oślepionego blaskiem własnej potęgi, oślepionego tymi złotymi kopułami, które widział i podporządkował sobie w Kijowie i sądzącego, że może tak jak w Kijowie rządzić w Krakowie. Nie, tak nie można. W Polsce elity, jakie już tutaj się tworzyły, w duchu, by tak rzec, wyprzedzając to słowo, ale niewiele, zaledwie o kilkadziesiąt lat, bo za kilkadziesiąt lat ono wejdzie na trwałe do języka polskiego, w duchu obywatelskim, te elity nie chciały być rządzone w sposób despotyczny i oparcie znalazły w Kościele, w biskupie Stanisławie. Jego męczeńska z kolei śmierć jest symbolem wolności obywatelskiej w państwie. To są dwa różne pojęcia. Wolność, nasza wolność jako obywateli w państwie i suwerenność państwa, czyli niezależność państwa symbolizowana przez koronę królewską, symbolizowana przez to, że nasz władca przed nikim nie musi klękać, że reprezentuje godność całego państwa. Te dwa pojęcia mogą być ze sobą sprzeczne, tak jak jest to w tradycji politycznej rosyjskiej, gdzie suwerenność ceni się najwyżej i jest ona ubóstwiona. Może w sposób pod pewnymi względami godny do naśladowania. Ale jednocześnie jest to suwerenność, za cenę której depce się wolność.
obywatele mają rezygnować z wolności, gotowi być do porzucenia swojej wolności po to, by być poddanymi, nie obywatelami właśnie, ale poddanymi cara wszechświata, jak mówił wiersz Michała Lermontowa z początku XIX wieku. Niech będę niewolnikiem, ale niewolnikiem cara wszechświata. Otóż Polacy nie chcą być nawet w państwie największym imperium niewolnikami. Chcą być wolni. Niepodległość jest tym pojęciem, które scala wolność i suwerenność. Wolność obywateli i suwerenność państwa. I to właśnie połączenie, trudne, niełatwe połączenie, stało się udziałem polskiej historii. Udziałem, w którym ogromną rolę odgrywał Kościół jako obrońca wolności i Kościół jako, jeśli można tak powiedzieć, suwerenny szafarz tej królewskiej godności, jaka zdobiła czoło kolejnych władców naszego państwa. Niepodległość nie była zawsze nam dana, ale przez wiele wieków była trwałym elementem naszego pejzażu i duchowego, i naszej kultury politycznej. Po okresie rozbicia dzielnicowego to właśnie ogromny wysiłek kolejnych pasterzy Kościoła polskiego, na czele przede wszystkim z Jakubem Świnką, niezłomnym obrońcą polszczyzny przed zalewem Niemczyzny, wtedy w końcu XIII wieku. Zalewem pokojowym, to nie był żaden podbój w typie Hitlera, to była po prostu pewnego rodzaju przewaga gospodarcza i, jak się wydawało przybywającym z zachodu kolonistom, przewaga kulturowa, jaka miała się wyrażać w wypieraniu polskości z kościoła, polskości z języka publicznego i zastępowania go językiem wyższej kultury, w cudzysłowie to oczywiście mówię, niemieckiej. Przeciwko temu wystąpił energicznie arcybiskup Jakub Świnka, ale wiedział, że samo wystąpienie kościoła nie wystarczy, że potrzebne jest odzyskanie niepodległości, suwerenności przez państwo i ku temu skierował wysiłki swoje i swoich następców. I w roku 2020, w styczniu, powinniśmy obchodzić rocznicę 700-lecia koronacji Władysława Łokietka i królowej, jego małżonki. Na suwerennych władców Polski. I od tej pory przez ponad 4 wieki Polska cieszyła się już nieprzerwanie niepodległością. Nauczyła się oddychać niepodległością jak powietrzem. Zawsze wieńczyła tę niepodległość uroczysta koronacja. Zawsze niepodległy naród, obywatele zaczynali swój samorząd i swój rząd, a więc sejmik i sejm. Od mszy świętej i mszą świętą kończyli swoje obrady. I to właśnie połączenie niepodległości z błogosławiącą dłonią pasterzy Kościoła katolickiego sprawiło, że Polska przetrwała różne burze, w szczególności w wieku XVII, okres potopu, niełatwy okres potopu moskiewsko-szwedzkiego i wynurzyła się z niego wciąż jako kraj niepodległy. Ale niepodległość niepostrzeżenie niejako wymknęła się nam z rąk, kiedy wyrosły obok potężne imperia, Imperium Rosyjskie, Imperium Habsburskie i nowe Królestwo Niemieckie. I kiedy wspólnie zaczęły one działać przeciwko polskiej wspólnocie politycznej, działać niezbrojnie najpierw, ale budując każde swoją targowicę. Oczywiście ta nazwa przyjdzie później, dopiero w końcu XVIII wieku, ale opłacanie, korumpowanie chrześcijańskich sumień polityków, obywateli polskich przez sąsiednie dwory stało się niestety zwyczajem politycznym od drugiej połowy XVII wieku w połączeniu z militarnym wzrostem naszych sąsiadów, doprowadziło do podporządkowania Polski faktycznie już na początku XVIII wieku ambasadorom rosyjskim. W każdym razie stało się to jasne w 1733 roku, jak o tym już kiedyś tutaj mówiłem, kiedy po śmierci Augusta II to dwie armie rosyjskie zdecydowały o tym, kogo Polacy mają sobie wybrać na króla. To był jasny sygnał, że Polacy już niepodległości nie mają, bo nie mogą wybrać tego, kogo chcą, ale muszą wybrać tego, kogo żądają sąsiedzi.
To jest właśnie symbol podległości. Kiedy sąsiedzi mówią nam, jakie mamy prawa stanowić, kiedy sąsiedzi, bliżsi czy dalsi, mówią nam, kogo mamy sobie wybrać, a kogo, broń Boże, wybierać nie powinniśmy, bo może nam zaszkodzić w oczach tych najpotężniejszych sił w Europie. To stało się udziałem Polaków w roku 1733. I wtedy odnowił, wpisał na nowo do wokabularza politycznego Polaków tamtego czasu słowo niepodległość skromny, 33-letni wtedy ksiądz Stanisław Konarski. Najważniejsze, jak o tym też już mówiłem, więc nie będę tego wątku rozwijał, w tym miejscu miałem zaszczyt kiedyś przypominać sylwetkę księdza Konarskiego, ale trzeba przypomnieć, bo to jedna z największych postaci w naszej historii. On właśnie zaczął wtedy, w czasie tamtego niesławnego bezkrólewia, kiedy podeptana została wolność Polaków, zaczął swoją publicystykę od listów poufnych czasu bezkrólewia, tak był ten tekst zatytułowany, w którym sformułował ideę niepodległości. Powiedział Polakom, musicie częściowo jednak ograniczyć swoją wolność, rozumianą jako prawo do robienia wszystkiego, włącznie z walką przeciwko własnemu rządowi w interesie rządów obcych, byle tylko zaspokoić swoją kieszeń, swoje własne, prywatne interesy. Upomniał niejako tę nazbyt rozbuchaną, prowadzącą do zdrady wolność swoich współobywateli w roku 1733 i przypomniał im, że czymś innym jest niepodległość. Powiedział, że jeśli państwo nasze nie będzie niepodległe, Rzeczpospolita nie będzie niepodległą Rzeczpospolitą, gdzie się wtedy podzieje wasza wolność? Czy pod rządami ambasadorów rosyjskich, albo pod rządami cesarzowej rosyjskiej, czy cesarza austriackiego, wasza wolność będzie mogła ocaleć? To retoryczne pytanie, rozwinięte potem w najważniejszym traktacie Stanisława Konarskiego, rzeczywiście najważniejszym w całej XVIII-wiecznej, można powiedzieć, myśli politycznej Polski, o skutecznym radsposobie, który prowadził do reform wielkich drugiej połowy XVIII wieku. I ogromny wysiłek edukacyjny wykonany wtedy przez Konarskiego, jego uczniów i przez ludzi Kościoła. Wyłącznie przez ludzi Kościoła. Jeśli mówimy dzisiaj o Komisji Edukacji Narodowej, jeśli mówimy o oświeconej elicie w drugiej połowie XVIII wieku, to nie zapominajmy, w 100% było to dzieło Kościoła.